Cześć, z tej strony Rafał z szukającprzygody.pl. Dzisiaj zapraszam Was do koreańskiej restauracji, która się nazywa Two Story Kitchen, czyli dwupiętrowa kuchnia. Jesteśmy już tam któryś raz, więc to będzie dla nas tylko i przyjemność pokazać Wam to jeszcze raz ponownie. Zapraszam. Ogólnie 10 minut przed wyjściem z domu zaczęło padać, dlatego nie brałem motoru, bo byłem przekonany, że pojadę tricyklem do restauracji. Natomiast no akurat jak wyszłem, to przestało już padać, więc równie dobrze mogę się przejść, bo restauracja jest oddalona o 5 minut drogi od mojego mieszkania. Miałem jechać z Krystyną, ale ona już pojechała wcześniej na zakupy do centrum, więc ona coś tam sobie robi zakupy i mamy się już po prostu spotkać w restauracji. Jestem już przed restauracją. Zobaczcie, jak ona wygląda w środku. Restauracja jest ogólnie śmiesznie zbudowana, ponieważ tak jak Wam mówiłem, to się nazywa Two Story Kitchen, czyli dwupoziomowa kuchnia. I tak też są boksy, można powiedzieć, zorganizowane. Część pomieszczeń jest na dole, część pomieszczeń jest tak jakby u góry. My jesteśmy tak jakby na piętrze jednego pomieszczenia. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Tu jest przeważnie kuchnia koreańska, ale też jedzenie filipińskie. Ceny są umiarkowane, więc to nie jest jakaś droga restauracja. Za posiłek to jest 200 do 300 peso, czyli standardowa cena w Bumerete. Say something in Polish. Dzień dobry. Something else. Dziękuję. Bardzo. Jestem głodna. Zamówiliśmy... What is that? Spicy beef? Świniak na ostro z ryżem. Coś tam jeszcze. To jest kabłowy z ryżem i sałatką. A tam jeszcze widzieliście kurczaka, który naprawdę nieźle wygląda. Porcja jest dwa razy większa niż moja. No nic, smacznego. Kolacja była naprawdę spoko. Wydaliśmy w sumie 760 peso na 4 posiłki, bo jeszcze jeden wzięliśmy dla dzieci na wynos. Więc to wyszło jakieś 50 zł. Chyba niecałe 50 zł za 4 osoby, więc to całkiem niezły wynik. No nic, tyle. Tyle w temacie. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, to zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli... Krzyżowice.pl. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.